Jezus Zbawiciel, Ty pełnię władzy we mnie masz, Jeszua. Tylko Ciebie kocham, tylko Ciebie znam, Ty pełnię władzy we mnie masz, Jeszua. Tylko Ciebie kocham, tylko Ciebie znam. To jest jedyna miłość, którą musisz poznać. Przyjdź, stań dzisiaj przede mną. Spójrz mi w oczy i popatrz w oczy Boga. Zamieszkał we mnie Bóg. Jestem mieszkaniem Boga żywego, dlatego że Jemu się tak upodobało, żeby przygotować sobie na mieszkanie każdego, kto wzywa imienia Jezus nad swoim życiem. Każdego, kto wpuszcza Jezusa do siebie. Każdego, który z Jezusa robi swojego Pana i Zbawiciela. Ja to zrobiłam. Zamieszkał we mnie Bóg. Jestem z Nim pojednana. Całkowicie. Jestem z Nim jedno. Ja i mój Bóg jedno jesteśmy. Mój Bóg wysłuchuje moich modlitw. Mój Bóg jest ze mną cały czas. Mój Bóg mnie nigdy nie zawodzi. Nie jest człowiekiem, żeby odejść albo zostawić. Mój Bóg jest wierny, kiedy ja upadam. Mój Bóg jest tym wszystkim, czym ja nie mogłam być bez Niego. Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty przebaczył cały Twój grzech. On przebaczył Twój grzech. Ale musisz mieć go w środku, w swoim duchu, żeby to cokolwiek, to co się stało na krzyżu dla ciebie znaczyło. Zrozum, on jest realny. Jezus jest mocarzem, który stworzył ten świat słowem swoich ust. To jest mocarz, który stworzył ciebie słowem swoich ust. Daj Bogu szansę, przyjdź tutaj. Jesteś w miejscu, gdzie można robić co się chce. Jesteś w miejscu, gdzie nie ma wstydu. Jesteś w miejscu, w którym możesz być sobą. Możesz być sobą. Dlatego jeżeli to mówi do twojego serca teraz, jeżeli w twoim duchu coś się porusza, przyjdź i wypróbuj Boga. Chodź i powiedz, że chcesz Boga. Chodź i powiedz, że go chcesz. Poczekaj. Przyjdź, tak, chodź, powiedz Jezusowi tak, musisz zrozumieć, że potrzebujesz Jezusa, możesz być szczęśliwy dzisiaj, możesz mieć życie, możesz mieć wszystko, ale dalej w środku mieć pustkę i masz, ja wiem, że masz, jeżeli nie ma tam Jezusa, wiem, że jest pustka, zrozum, to jest miłosne, co Jezus zrobił, zrozum. To jest miłość, która przewyższa poznanie. On wypełnia spokojem i pokojem. Ja teraz krzyczę, dlatego żeby było głośno słychać, ale ja jestem wypełniona spokojem i pokojem Bożym. To jest pokój, który przewyższa wszelkie poznanie. To jest pokój, który nigdy nie zawodzi. To jest moc, poczekaj. To jest moc, która nigdy nie odchodzi i nigdy nie zostawia. Ta moc chce zamieszkać w tobie. Jezus chce zamieszkać w tobie. Daj mu szansę. Bo Bóg, pomimo tego, że jest wszechmocny, ma związane ręce, dopóki nie pozwolisz mu działać w swoim życiu. Zrozum, włos ci z głowy nie spadnie. Możesz mu zaufać. Możesz go poznać. Możesz. Rozumiesz? Możesz poznać Boga. Musisz poznać Boga. Musisz go poznać. W tym wszystkim chodzi o poznanie. To jest miłosne. Tak samo jak poznałeś osobę, którą dzisiaj kochasz. Musisz stanąć przed Jezusem, spojrzeć Mu w oczy i zrozumieć, że to miłość Twojego życia. Zrozum, że to jest miłość Twojego życia. To nie jest ktoś, kto zabrania i nakazuje. To jest ktoś, kto przede wszystkim jest. Jest dobry, jest wszechwieczny, jest wszechmocny. On jest dobry i tylko dobry i nie ma nic wspólnego ze złem, które dzisiaj panuje na świecie. To diabeł panuje na świecie, ale w sercach tych, którzy wybrali Boga, panuje Jezus. I tam panuje sprawiedliwość. I tam panuje dobro. Potrzebujesz Jezusa. Ja go nie znałam. Przez całe życie myślałam, że jestem wierząca, ale czegoś mi brakowało. Potrzebujesz go, poznaj go. To jest dobry Bóg. Jestem szczęśliwa z moim Bogiem. Kocham mojego Boga. Mój Bóg jest ze mną, a ja jestem z Nim. Jesteśmy cały czas razem. On nigdy nie zawodzi. On nigdy nie odchodzi. Mam relację z moim Bogiem. Mój Bóg nie jest obrazkiem. Mój Bóg nie jest rzeźbą. Mój Bóg jest osobą, która chodziła po tej ziemi. I dalej żyje. On nie jest martwy. On nie umarł. Bóg nie umarł.
Bóg zmartwychwstał, kiedy oddał swoje życie za Ciebie. Osobiście za Ciebie. To jest Twój osobisty Bóg. Osobisty Bóg. Osobisty Bóg. Spójrz mu dzisiaj w oczy i zrozum tą miłość, jeżeli potrafisz ją zrozumieć. Ale nie potrafisz, dopóki go nie poznasz. Ale poznaj go, bo możesz. Zrozum. Niech zamieszka w Tobie. Masz ciało, duszę i ducha. Ale wpuść go do swojego ducha. Zobaczysz, to najlepsza decyzja, jaką możesz podjąć. Ja i mój Bóg jesteśmy jedno. I nigdy w życiu nie czułam się lepiej. Przeżywałam w życiu wiele rzeczy. I nigdy nie czułam się lepiej niż to, kiedy po prostu jestem z Jezusem. Wszędzie, gdzie jestem. Miłość to nie orgazm. Miłość to nie przytulanie. Miłość to nie obmacywanie. Albo nawet oglądanie razem tkliwych filmów. Miłość oddała za Ciebie życie. Miłość ma imię. To imię to Jezus.